Dzień dobry. Karkówka to wspaniały przepis na obiad, szczególnie taka pieczona w całości. Dlatego dziś opowiem Wam, jak przygotować karkówkę, jak ją zamarynować, jak zabezpieczyć przed wysychaniem podczas pieczenia, no i jak piec, w jakich temperaturach i jak długo. Zapraszam Was na film. To przechodzę do składników i zaczynam od najważniejszego, czyli po prostu od karkówki. Ten kawałek waży 2,5 kg i jeśli będziecie chcieli upiec karkówkę z tą marynatą, o której za chwilę opowiem, to tej marynaty wystarcza na karkówkę, która waży między 2 a 3 kg. Karkówka jaka jest, każdy widzi, to teraz przechodzę do marynaty. A do jej przygotowania będziecie potrzebowali 3 naprawdę dużych ząbków czosnku. Jeśli będziecie mieli mniejsze, to użyjcie ich 6. 2 kopiastych łyżeczek musztardy, jest to musztarda sarebska. 2 wielkich łyżek jogurtu naturalnego, takich naprawdę uczciwych. 2 kopiastych łyżeczek soli. 2 kopiastych łyżeczek papryki. Ja mam paprykę słodką, jak widzicie, ale możecie użyć również ostrej, jeśli chcecie, żeby karkówka była taka ostrzejsza. 2 kopiastych łyżeczek lubczyku, po 1 łyżeczce majeranku i oregano, po pół łyżeczki tymianku i estragonu oraz 1/3 łyżeczki rozmarynu. I to wszystko, jeśli chodzi o składniki. Będziecie potrzebowali jeszcze kilku narzędzi, przyborów, bez których tej karkówki nie da się przygotować. I zacznę od takiego najprostszego. To jest po prostu patyczek do szaszłyków. A ja używam noża, takiego długiego, cienkiego do sera, ponieważ jest mi nim wygodniej. Patyczek do szaszłyków też się sprawdza, ale jeśli macie drewniany i metalowy, to bierzcie w pierwszej kolejności ten metalowy. Potrzebna będzie jeszcze wyciskarka do czosnku, chyba że chcecie sobie ten czosnek zgnieść, pociąć, dobrze rozdrobnić nożem, też można. Również przyda się moździerz, bo w nim rozetrzecie zioła. Jeśli nie macie moździerza, to macie 2 dłonie i dłońmi. Wtedy rozcieracie po prostu w dłoniach. A to jest ważne, żeby rozetrzeć zioła, bo wtedy one oddają bardziej swój smak i aromat. Tutaj jest jeszcze naczynie żaroodporne, w którym będę piekła w piekarniku, ale oprócz tego naczynia, na którym po prostu ta karkówka sobie będzie spoczywać w piekarniku, to najważniejszym tutaj jest folia. Aluminiowa folia spożywcza, ale uwaga! Teraz pohałasuję, albo nie będę hałasować, po prostu odłożę. Folia spożywcza mocna, nie taka z tych słabych, cienkich, bo ona się będzie rwała, ona po prostu nie wytrzyma. Wybierzcie tę grubszą i od razu odpowiem na pytania, jeśli będziecie chcieli w komentarzach pod filmem mnie zapytać, czy może być w rękawie zamiast folii. Powiem Wam tak, możecie sobie upiec nawet bez niczego. Ale ten przepis jest do pieczenia w folii spożywczej, aluminiowej i w żadnym innym rękawie to tak dobrze nie wyjdzie. No to chyba wiecie wszystko. Tutaj jeszcze obok jest garnek i mąka pszenna, zwykła mąka oraz mąka ziemniaczana, bo nimi można zagęścić fajnie sos. Jak będziecie chcieli na końcu, też się dowiecie, jak to zrobić. Teraz już wiecie wszystko, to ja zabieram się do pracy. Zaczynam od przygotowania folii spożywczej, ponieważ taki arkusz jest zbyt wąski, aby szczelnie i dobrze zamknąć w nim karkówkę, należy go odpowiednio ze sobą połączyć. Ale zaczynam od, można powiedzieć, zmierzenia karkówki, ponieważ ona ma swoją szerokość i długość, ma jeszcze wysokość. Ale interesuje mnie tylko ta długość, ponieważ potrzebuję 3 długości karkówki, taki arkusz o takiej długości. I takich arkuszy potrzebuję 3. Kiedy są już odmierzone, jeden arkusz mogę odłożyć na bok i 2 będę łączyć ze sobą. Zwróćcie uwagę, że folia ma stronę matową i błyszczącą i nie jest to bez różnicy dla pieczenia. Pamiętajcie, aby zawsze mięsa piec tak, żeby strona błyszcząca była do mięsa.
Składam zatem folię ze sobą, kładę jeden arkusz na drugim, ale uwaga, kładę stroną matową do środka te arkusze. I przesuwam brzegi arkuszy względem siebie o około pół centymetra. I teraz ten wystający fragment spodniego arkusza nakładam na arkusz, który jest na górze. I tak na całej długości. I to jest pierwsze zagięcie. Teraz wracam znowu na początek i znowu nakładam te pół centymetra i tak na całej długości. To jest drugie zagięcie. I pora na kolejne, ostatnie, trzecie zagięcie, które robię dokładnie tak samo też na pół centymetra i na całej długości. Teraz mogę folię rozłożyć i kładę tę stronę błyszczącą do góry i jeszcze z wierzchu wyrównuję to całe połączenie, dociskając tę folię do siebie. Na tym połączeniu kładę teraz trzeci arkusz folii, również tę stronę błyszczącą daję do góry i folia jest przygotowana do pieczenia karkówki, zatem zabieram się teraz za przygotowanie najpierw marynaty. Do miseczki z jogurtem przekładam musztardę, przeciskam czosnek i dodaję jako jedyną z przypraw paprykę, dlatego że ona jest tak gładko zmielona, że tutaj nie trzeba nic mielić. Natomiast pozostałe wszystkie zioła razem z solą lądują w moździerzu i tu porządnie je ze sobą wszystkie rozcieram. Roztarte zioła przekładam do miseczki z musztardą, czosnkiem i papryką i wszystko ze sobą bardzo dokładnie mieszam. Teraz muszę przygotować karkówkę, tak aby ta cała marynata miała szansę dotrzeć również do środka. Zatem będę ją nakuwać. I tak jak Wam mówiłam, możecie to zrobić patyczkiem do szaszłyków, najlepiej metalowym, albo jeśli macie taki wąski nóż, to również takim wąskim nożem świetnie ją ponakuwać. I warto to zrobić z każdej strony, jak widzicie, dosyć gęsto, dlatego żeby ta marynata miała szansę dostać się do środka. Karkówka jest przygotowana, zatem przekładam ją na folię, układam ją tak mniej więcej na środku i marynatą po prostu ją nacieram. Najpierw z góry, potem obracam na drugą stronę. Pamiętajcie również, żeby natrzeć boki. Karkówka w marynacie znajduje się w odpowiednim miejscu, żeby teraz ją zawinąć. Jak to zrobić? Zobaczcie, łapię za dwa końce tej pojedynczej folii i składam je teraz, znowu zawijając ze sobą brzegi, podobnie jak łączyłam te dwa arkusze folii wcześniej. One są zawinięte na górze i teraz z brzegów znowu tak, na ile mi się uda, ten kawałek jest dosyć duży, znowu staram się szczelnie zawinąć te kawałki folii, które mam z obu brzegów. Kiedy już to zrobię, to teraz zobaczcie, w drugą stronę zaczynam zawijanie, czyli zbieram te krótsze kawałki tej drugiej warstwy folii i zawijam znowu, zobaczcie, w taki rulonik te brzegi i teraz te dłuższe znowu składam ze sobą na górze. I tak przygotowana karkówka jest gotowa do marynowania. Ona się będzie marynowała w lodówce i najlepiej od razu ją przełożyć do naczynia żaroodpornego. To właściwie jest pokrywka od naczynia żaroodpornego, które jest tu. Z karkówką, którą zamarynowałam dokładnie tak samo, ale dwa dni temu, bo najlepiej jest piec taką, która się marynuje no minimum jeden dzień, dobrze by było, żeby się marynowała najlepiej 3 dni, ale jeśli nie, to po 2 dniach też jest również doskonała. I zobaczcie, taką karkówkę przekładam teraz do naczynia. Czemu to naczynie powinno być jednak wyższe? Dlatego, że pomimo iż szczelnie
starałam się zawinąć tę karkówkę, no to nie ma siły. Ona jednak, ta folia troszeczkę przepuści nam tych soków podczas pieczenia i warto by było, żeby to naczynie było no jednak większe. Jak widzicie, ta pokrywka jest troszeczkę za mała. Także tę karkówkę wkładam do lodówki, niech ona się marynuje, a ta jest gotowa do pieczenia. I co ważne, ponieważ marynuje się ją w lodówce i ona jest bardzo zimna, razem z tym naczyniem, które też jest zimne, to pomimo, że ona jest żaroodporna, to ja zawsze taką karkówkę gdzieś godzinę przed pieczeniem wyjmuję z lodówki, po to, żeby takiej zimnej, bardzo zimnej nie wkładać do piekarnika, który powinien być rozgrzany aż do 220 stopni, górne i dolne grzanie. I kiedy jest już rozgrzany, wkładam, ale uwaga, nie na środkową półkę, tylko o jedną półkę niżej. Zobaczcie, blaszka jest troszeczkę niżej i piekę. W ten sposób podpiekam w tych 220 stopniach przez 20 minut, a po 20 minutach zmniejszam temperaturę do temperatury właściwej pieczenia, czyli 175 stopni. A jak długo piec? Zasada jest zawsze praktycznie przy wszystkich mięsach taka sama. Każdy kilogram mięsa należy piec przez godzinę. Czyli ten kawałek ważył 2,5 kg, więc piekę go przez 2,5 godziny. Ale uwaga, żeby karkówka była jeszcze lepsza, zawsze, czy kawałek będzie ważył 2 kg, czy będzie ważył 3 kg, dopiekam jeszcze przez dodatkowe pół godziny. Zawsze. Zatem ta karkówka będzie się piekła w sumie przez 3 godziny. Minęły 3 godziny i mięso można już wyjmować z piekarnika, szczególnie jeśli macie ochotę taką karkówkę podawać na ciepło. Jeśli natomiast chcecie ją podawać na zimno, bo ma być takim dodatkiem, na przykład do chleba, to możecie jej pozwolić ostygnąć w piekarniku, bądź tak wystawić, jak ja wystawiłam, żeby stygła sobie tutaj. I karkówkę za chwilę Wam pokażę, jak wygląda, natomiast dam jej jeszcze 10 minut, żeby przestygła, jeszcze żeby stężała tak zawinięta. Natomiast sam sos, który się tutaj znajduje, można już zacząć przelewać, bo tak jak Wam mówiłam, pomimo że starałam się szczelnie owinąć, no to zawsze jednak gdzieś ten sos się wydostanie i tak jak widzicie, on się wydostał, a obiecałam Wam pokazać, jak go zagęścić i jak z niego zrobić taki sos, który by się utrzymywał na przykład na takich kluskach śląskich, czyli tych z dziurką, które jeśli chcecie zrobić do takiej karkówki, uważam, że idealnie pasują, to przepis, a nawet dwa przepisy znajdziecie w opisie pod filmem, na kluski śląskie idealne i na te tradycyjne. To co? Ja zabieram się za zlewanie tego sosu z mięsa. Udało mi się, zobaczcie, zlać prawie pół litra tego płynu. Nie ukrywam, że pomogłam sobie widelcem, przedziurawiając od spodu tę folię, po to, aby no, mieć już ten płyn. No to zobaczcie, mięso tężeje, a ja zabieram się za przygotowanie sosu. Potrzebna będzie jeszcze woda i to zimna woda, żeby rozprowadzić mąki, zanim przelejecie je do płynu. I tego płynu mam tutaj prawie pół litra. Ten sos, który przygotuję, to będzie taki średniej gęstości sos. Jeśli chcecie, żeby był bardziej gęsty, to po prostu teraz dodajcie więcej mąki. A ile mąki? No właśnie, mąki mam dwie. Mąkę pszenną, to jest akurat tortowa, czyli typ 450, myślę, że najbardziej popularna mąka. I tej mąki wezmę sobie jedną, no taką bardziej pełną łyżkę. Natomiast mąki ziemniaczanej, po co się dodaje mąki ziemniaczanej? Żeby nadała takiej gładkości, jedwabistości temu sosowi, dodaję jedną taką, ale zobaczcie, płaską, no nawet sobie ją bardziej spłaszczę, łyżeczkę. I te mąki ze sobą mieszam, zresztą wymieszanie tych mąk spowoduje, że o wiele łatwiej będziecie mogli wymieszać je z wodą,
bo mąka ziemniaczana bardzo łatwo łączy się z wodą. Natomiast gdybyście mieli grudki, a tę wodę należy dolewać powoli, gdybyście mieli grudki, to pamiętajcie, żeby wyjąć blender i po prostu zmiksować tę wodę z mąkami, bo tych grudek tutaj nie może być. Dolewam około 100-120 ml wody i tak wymieszane mąki z wodą dolewam teraz do gorącego sosu. I jeśli sos jest na tyle gorący, żeby ściąć te mąki, to od razu się zagęści. Jeśli już natomiast przestygł, to musicie włączyć pod garnkiem ogrzewanie i doprowadzić go do wrzenia. Wtedy ten sos zrobi Wam się bardziej gęsty. I zobaczcie, tak wygląda sos po dodaniu takiej ilości mąki na pół litra płynu. Jest to, tak jak Wam mówiłam, dosyć rzadki sos, ale wiele osób takie właśnie lubi i jeśli uważacie, że jest za rzadki, to tak samo dodajecie po prostu więcej mąki. Ale pamiętajcie, że on póki jest taki bardzo gorący, to jest bardziej rzadki, natomiast jak troszeczkę przestygnie, on jeszcze zgęstnieje. Ja go odstawiam teraz do ostygnięcia. A ja wracam do mięsa, które już trochę przestygło. Przestygło na tyle, że można zacząć je odpakowywać. No to zajrzyjcie ze mną do środka. Jak widzicie, tego mięsa jest tutaj mniej, bo się po prostu skurczyło. Tu jeszcze jest, jak widzicie, troszeczkę tego płynu. Całego, jak widzicie, nie wylałam. No i teraz najtrudniejsze, bo trzeba to mięso wyjąć, żeby pokroić. Tu Wam polecam użycie takiej dużej jakiejś szpatułki czy packi takiej do smażenia, na którą warto to mięso przełożyć, bo ono jest jeszcze na tyle miękkie, że mogłoby się podczas przenoszenia rozpaść. Zresztą to jest zaletą karkówki, ona ma się rozpadać i wręcz rozpływać. No to zobaczcie, karkówka już na talerzu. To co? Kroimy. Patrzcie, ale parzy. Szkoda, że nie możecie poczuć, jaka ona jest miękka, jak się rozpada, ale mam nadzieję, że to widać. Zresztą popatrzcie, po lekkim naciśnięciu to mięso się rozpada i zobaczcie, jakie jest soczyste. Czy nie zgodzicie się ze mną, że tak właśnie powinna wyglądać idealna karkówka, którą możecie zrobić i podać do obiadu, jeszcze polać sosem? Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia. Marynata na tyle wystarczy. Jeśli chodzi o czas, ekspres mi się wyłączył, więc niestety musimy zaczekać. Ekspres się wypowiedział, teraz się Saba wypowiada. Sabunia, mogę już? Nie gryź mi kwiatka! Nie! To przechodzę do składników, bo przygotowanie takiej karkówki do pieczenia jest naprawdę proste i szybkie. Ja nie wiem, czy będzie przeszkadzało to jej tuptanie. Nie. To tyle musicie dodać mąki, ale zasada jest u mnie zawsze taka sama. Pies rozrabia.